wydawanie choinek sztucznych, wydawanie choinek żywych. Do dyspozycji mamy 100 choinek. Mamy nadzieję, że wszyscy zainteresowani będą mogli z tej propozycji miasta skorzystać. Prosimy udać się tutaj do zastępców prezydenta miasta Białegostoku i od nich odebrać żywe choinki. Proszę wybierać. Wymieniamy, co my w ogóle wymieniamy? Może proszę powiedzieć. Sztuczną choineczkę, plastikową, metalową, nie wiem z czego jeszcze, na coś żywego. Fajna akcja? Tak, fajna. To taki pilotaż, sprawdzamy w tym roku, jak to wygląda, jakie jest zainteresowanie ze strony białostoczan tego typu przedsięwzięciem. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, bo takie głosy się pojawiły, żeby te choinki móc rozdawać po południu, po godzinach pracy, więc myślę, że się dopasujemy do oczekiwań ze strony białostoczan. Plastik byłby już na śmietniku, a skoro pojawiła się akcja, więc skorzystaliśmy z tego. Zwróciliśmy plastikową, która już wysłużyła chyba ze 30 lat. 30 lat? Tak, tak sobie już ostatnio leżała. Tak. Spore, foremne, co prawda wcześniej upatrzyłam inne, ale to. Ojejku, a gdzie dziecko, zapytam? O tutaj. Bardzo ładne dziecko. Takie plastikowe, zielone troszeczkę. Do oddania. Takie troszeczkę plastikowe. Właśnie, do oddania dzisiaj ten kolega żarty. Bardzo fajna akcja. Już kilka sekund wypatrzyłem, ale zobaczymy, czy się uda. Zawsze była sztuczna w domu? Nie zawsze. Zależało jakby od roku. Czasami była sztuczna, czasami była prawdziwa, to bywało różnie. To którą wolimy dzisiaj, tak pytam retorycznie chyba? Na żywo. Oczywiście.